W dzisiejszym odcinku będziemy mogli sobie kraftować customowe motyki. O nie! Czy ja znowu rozwaliłem? No nie, no takiego to ja się nie spodziewałem. Zawsze marzyłem o takich motykach, dzięki którym będę mógł przejść grę. I pamiętajcie, że kto pod tym filmem nie zostawi łapki, ten śliczny i gładki. Co? Co? Czekaj. Komu w drogę te monarty? Zaczynajmy! Bęk! No masz, no panie. I ja dlaczego w dżungli? Ostatnio przy tego typu filmach nie mam w ogóle szczęścia do wiosek, żeby zaraz przy nich się pojawiać. Mała krówka, ale ty jesteś słodziun. Szczurskitko, o. Dobrze, najpierw zróbmy sobie narzędziorki, że się mieli o czym rozmawiać tutaj w ogóle. Trzymajmy jakiś poziom. No bo customowe motyki, aż oplułem wszystko, no, bo tak się przejmuje, to genialna sprawa. Bo motyki to są najlepsiejsze. Już wiem, jak zrobić pierwszą motykę, w sensie wystarczy nam drewniana motyka, którą musimy otoczyć piecami. Potrzebujemy bardzo dużo pieców, ogarniacie? A ja tam widzę pustynię. Dobrze, ale najpierw wybierzmy się po jakiś kamień. Tędy mogę, bo tak po schodach widzę jest. Ej, hop, zrobione! Znaczy zrobione, zebrane. Dobrze, zróbmy sobie narzędziorki, idźmy w poszukiwania wioski i nie takiego nie rób. I pierwszej motyki, która da nam wielką moc i każdy będzie nam zazdrościł. Nawet ta krowa Helmut. Dzień dobry, krowa Helmut. Dobrze, czy gdzieś tutaj jestem w stanie dorwać wioskę? W sensie, tam jest pustynia, tam nie ma drzew, tam jest dżungla totalnie, więc tam raczej wioski nie będzie. O, kto tak harczy? Owca, musisz naprawić gardło, masz chore. Albo to był zombie. Z moich obliczeń wynika, że powinniśmy podążać gdzieś w tym kierunku mniej więcej. O, proszę bardzo. Ty, jest! Wioseka! Aligancko tego, bardzo dobrze. Ty, tam też jest wioska. To gdzie ja mam teraz iść? Trzeba rzucić monetą. Chodźmy w tamtą stronę, co? To chodźmy do tej wioski. Dzień dobry, wiosko i mieszkańcy tej wioski. Dzień dobry, czas byszka utłuc. Ja go utłukę, zrobię sobie specjalny kilof, dzięki któremu będę mógł zrobić sobie specjalną motykę. Zbyszek, łap! Przepuśćcie Zbyszka, niech przejdzie, zostawcie go, nie trzymajcie! Sami to rozwiążemy. No. Dobrze! Trzy żelaza, o ty skąpy, dziadu ty. No nic, możemy zrobić taki kilof i teraz za pomocą tego kilofa musimy rozkopać jakąś wielką dziurę tutaj. Bo nie wiem czy mówiłem, ale potrzebujemy piece. 8 piecy. To jest bardzo dużo piecy jak na piece. I mieć jeszcze takie piece w opiece to już w ogóle. No weź zaopiekuj się 9 piecami, jak zrobię 8. Dobra, mniej myślenia, więcej kopania, szuruburu. Adam, co tak stoisz i patrzysz chleba, byś przyniósł, głodny jestem, toś kamień kopię, a chłop patrzy co robię, no. I nie pomoże, nie ma pomocy ręki w ogóle tutaj w tej wiosce. Nic, zero. Nic ze swojej inicjatywy nie wyjdzie. Jest 8 piecy, dobrze, zróbmy teraz drewnianą motykę i połączmy to ze sobą. Motyka, proszę bardzo, cyk, pyk, chyk, pyk. Myli państwo, upgrader hoe. Co daje upgrader hoe? Bo to brzmi tak, jakby miało mi coś ule... U. Uhuhuhu. Proszę bardzo, jak fajnie, normalnie mogę wam domy zturningo... A nie, wy już macie normalne domy. To wam nie stuninguje, trudno. Ej, skoro to ulepsza tego typu rzeczy, nie? To pytanie, czy jeżeli tego użyję na przykład na surowcach, to mnie surowcy ulepszy, fajnie by było. Ile chleboszcza! Panie, weź wstań, widziałeś, ile masz chleba w domu? No, musiał widzieć, bo to chyba jego. Ba, teraz jak ma taką motykę, to jak będę kopał se tego, to po ile tego wypadnie? Jak szybko! Tak, bo to się motykami powinno kopać, a ja zawsze kopałem nie tak jak trzeba. Tego nie jestem w stanie ulepszyć, ciekawe jakie bloki jestem w stanie ulepszać. Dzień dobry, pani świnio. Dobrze, tak więc wybierzmy się do bobliskiej kopalni, żeby sprawdzić co może ta motyka. Tu jest woda. Mogę sobie wodę zeskoczyć. Możeś traf? Dobrze, trafię. Jak mam tu miedziuchę? Oto to, a się mi się już podoba bardziej. Dobrze, dobrze, tak trzymać. Czy to oznacza, że muszę zejść tam na dół? Nie chciałbym, tu jest strasznie dużo... panów creeperów. O! Czekaj, ja tam słyszałem coś! Gdzie on spadł? Dobra, ja nie wiem, ja idę w tą stronę. Słyszałem El Creeperino, nie podoba mi się to. Dobrze, tu nikogo nie ma, bo tu było żelazo. Ja bym chciał do tego żelaza jakoś się dostać. Gdzie to było żelazo? Tam na dole aż? Mam zejść? Przecież się nie da zejść. Tak się nie robi! Jeny, jak mnie to zabolało! Dobra, to powinno zadziałać chyba, nie? Pięknie, o to chodziło! I zaraz zrobimy sobie kolejne motyki, bo takich jest 10. Dobra, możemy stąd wyjść. Chociaż będę też potrzebował diamenty, ale to nie jeszcze nie w tym momencie. Dobra, do wody i do góry. A ja węgla już nie potrzebuję, przecież ja mam przepalone, to po co ja to rozwaliłem?
Oj, to i to jest odpowiednia ilość żelaziwa. Myślę, że to jest to, co powinno właśnie być. Buty, czopka, proszę bardzo, załóżmy się. O, no i można. Tarcza, proszę, pyk. 3 drewna sobie położymy. Zupgrade'ujemy. I mamy więcej drewna, no nieskończoność drewna mam w tym momencie. Mogę zrobić miliardum drewna dosłownie. Dobra, ale jak zrobić kolejną motykę? Możemy zrobić motykę przy pomocy tego siana. Dobra, by trzeba było wziąć i ściąć trochę siada w takim razie. A to motyka jakiego koloru była? Żelazna motyka, ej, to już bogato. 8 snopków siana. Ej, to drogi crafting, myślę. To powinno coś dobrego widać chyba. Żelazna motyka i snopki siana, proszę bardzo. O! Breadhole. Co to robi? Okej, okay, trzeba to nie kliknąć. Uuu, takie rzeczy! A to już nie potrzebuję, a to ja ty ile chleba mogę sobie zrobić? Pa! Wszędzie. Jak piknie. Dobrze. Jak tak dają, to niech tak będzie. Co mogę zrobić dalej? Żeby zrobić wszystkie inne motyki, to i tak musimy teraz wybrać się do podziemi. Potrzebujemy diamenty, potrzebujemy złoto, potrzebujemy emeraldy. I z tego, co wtedy dostanę, zrobię kolejne motyki. Dobrze, tak więc... nie wiem, gdzie mam iść. Do jakiejś fajnej kopalni. Tamta nie była fajna, bo tam były boby, a tam było niesympatycznie. No nic, ale i tak może iść tędy, bo gdzie mam niby płynąć? Proszę, spłyniemy na sam górce. O, no i trzeba będzie tutaj teraz sobie trochę pochodzić. O, proszę bardzo, i jak jaśniutko, teraz wszystko widać. Proszę do mnie nie strzelać, proszę mnie zostawić. Nie strzelaj, bo to boli, panie. Dziwna ta kopalnia. Tam jest jakieś zejście. Dobra, mamy redstone, on też się przyda. Pyk, pyk. Uuu. Tego się nie da przerobić. O panie, to ktoś nie przemyślał. Złoto! A złoto się da, bardzo dobrze, tak mi się bardziej podoba. Sortymenty, pięknie! O to chodziło. Tak, trzymać Minecraft. Ile tego będzie? Dobra, to jest jeszcze jeden diamencik. O, proszę bardzo. I mamy 3 diamenciorki, ty. Lapis dla żuli jeszcze trzeba znaleźć. I gravelinum, nie można o to zapomnieć o gravelinum. Tak, krzemieninum. Okej, okay, zaraz niżej. Czy ja gdzieś tutaj jestem w stanie zobaczyć, znaleźć? Przybliżyć sobie, odszukać. Lapis dla żuli, proszę pana. Uhu! Nie tędy, nie tędy, proszę pana, to... Proszę nie strzelać do mnie. Ja nawet dzień dobry nie powiedziałem. Ty, kolejne diamenty, co ty gadasz? Ile diaksów? A ja ich nie chcę. A po co? Ja nie jestem taki pazerny na diamenty, jakby... Po co? Po co tak szastać diamentami? Lapis dla żuli, halo, gdzie to jest? woda. Panie, podmyło mi nogi. Wszystko na tych kolcach, no kto to tutaj nastawiał? Lapis dla żuli znalazłem bardzo dobrze. Pyk. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie! Ała! Ała! Co za dziad? Ała! Dlaczego był tylko jeden lapis dla żuli, a nie więcej? No, oszukali mnie na lapis dla żuli po prostu. Tak, ewidentnie tak był. Dobra, ale powinno mi to wystarczyć, dlatego hen ho do góry. Ała! 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 Idź! Ała! Mnie boli! Ała! Ała! Bo mnie boli, nie? Bo ja wylewny jestem. Ała, no i prosto w kałuże! Gdzie tam do wody dojść, to jest po prostu, wiecie co, to jest pole minowe. Hop, siup, hop, siup. 4 baby, hop, siup. Pato! Dumny z siebie jestem. Udało się, wyprawa była zacna i udana, to najważniejsze. Oła, prawie bym zginął. Nieważne. Zabierzmy się za robienie nowych motyk. Jak będę miał dużo drewna, to będę mógł sobie Pinokia wystrugać. Nie, to tak nie działa. Musimy wziąć dużo drewna, bo potrzebujemy dużo skrzynek i redstone. Tak, ewidentnie, no mówię wam. I gdy z tego stworzymy sobie 4 skrzynki, to możemy dać je... Czekaj, bo ja nie wiem jaka motyka. Złota motyka. To dopiero. Wiecie po co dziadkowi motyka? Bo na jedną nogę utyka. Sam to teraz wymyśli. Nie, dobra, co się wytnie. Książka, proszę bardzo! Randomizer Hole. O, ta jest mi niepotrzebna w sumie, ale Randomizer Hole, no jak najbardziej. Ty to rzeczy daje! Jajo przyzywające obrońcę? Kim był obrońca? O nie! O nie, to jest ten chłop z siekiero! No nie! Nie, chcę się bić za chłopiec, co z siekiero lata! Panie, weź pan idź stąd! Czy ktoś cię tu zapraszał w ogóle? No chłop z siekiero! Uhu! Czekaj! Dobra, będziemy się tłuc! Jak mężczyźni prawdziwi! Oła! On nie jest jak prawdziwy mężczyzna, o ma... Aha! Dobra, pokonałem go, ja tak więcej nie chcę! Miał być obrońca, a nie pan, co bije siekiero! Ja to zawsze oszukają. Ty, bo to daje rzeczy, czekaj, bo ja tu mam dużo rzeczy takich... Rzeczy, nie? Zobaczmy, co mi tutaj wypadnie, jak będę se klikał. Okej. Okay. Ty! Ej, nawet fajne! Ty, same potki. Ognioodporność, przecież ja tego potrzebowałem, siła! Panie, ja tego potrzebowałem i to jak? No najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała, myślę. Jeszcze mam wiadro z tropikalną rybą, panie, to już tu trzeba szampana otworzyć. Dawaj mi jeszcze, jak za darmo, to uczciwa cena. Dobra, żartowałem, już więcej nie chcę, już mi wystarczy. Przyszedł moment na kolejne motyki. Kolejna motyka to chyba będzie z diamentów, czyli muszę zrobić diamentową motykę. O, czekaj, tutaj, dobra.
i diamenty siorki dookoła. I diamentową motykę zrobiłem diamond hole. On jest dwa razy diamentowa, bardziej się nie da. Pyk. O. I ona robi wszędzie diamenciki. I można? Dzień dobry pani świ... Ja już ci dzień dobry mówiłem, a ty w ogóle nie odpowiadasz. Wiesz co? Trochę to jest takie przykre dla mnie. Trochę mnie serduszko boli. Nie to, żebym się czepiał, czy wylewny był, ale... I sobie pójdziesz i nic nie powiesz, tak? Tak? Tyle do ciebie znaczę? Więcej do mnie nie przychodź! Poniosłem je trochę, przepraszam. Mówię, więcej do mnie nie przychodź! Proszę bardzo, teraz pora zrobić bardzo dobre... te diabetowe rzeczy. O! Przydałoby się. Pyk. Cyk. Butów nie rób, buty już masz. Czopkę. Dobrze. Tu, czopka, spodzień, klatuwa, kilofeusz, siekiera, motyka. Dobrze, tak więc jak mamy takie rzeczy, to zróbmy sobie kolejną motykę, bo czemu nie? Możemy zrobić motykę lazurową, tylko żeby zrobić ją z lazurytu, to my, czekaj, będziemy potrzebowali będziemy diamentową motykę znowu, ale oni mnie trochę oszukują tutaj na diamentach, myślę. Czuję się ciut taki, no, oszukany. Enchantment hole, co to daje? Dobra, poklikajmy sobie. Uuu, to daje książki. A enchantuje mi coś? Nie. To czemu książki? Ty, tam było kowadeło! Ty, daj mi to kowadło. O, ja sobie zaraz coś zrobię. Tylko trzeba dobrą książkę znaleźć. Uuu, podoba mi się. Tak jest fajnie. Co za książki? Ty, nieskończoność, to się przyda do tego. To jest dobre, nieskończoność do łuku. To wywal, to wywal, to wywal. Bo jak co zrobię tego? Normalnie łuka, to wtedy będę miał fajnie, nie? Jakby mnie znalazło, jako... Mówię, bić mi stąd? Co jest grabieżo? To ja bym se wziął i by se włożył, nie? O, wydajność, nieskończoność, obojętnie. Grabież mi daj! Grabież 3, wydajność 1, proszę bardzo, można było, można było. O, i to do miecza, to do łuka i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Trzeba sobie dorobić trochę drewna, bo mi się kończy. Kocham motyki, to jest, no, to jest życie, to jest jednak, to już jest coś. To ja po co to robię? To w kowadle się robi, tu się musisz puknąć, człowiek. Grabiesz 3, o, czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Ma jest wydajność 1? Jak usunąć z książki wydajność? No nie podoba mi się. Dobra, to ja muszę szukać dalej. Grabiesz i moc 1, mogę to w końcu wsadzić tam, gdzie bym chciał? No się nie da, bo zawsze grabiesz 3, a moc 1 dopadnie. I do łuku też mi nie działa, przecież ta wydajność miałem, to nie założę sobie do łuku tego. No wydajność 1 i grabież, no nie da się włożyć wydajności do tego, no. A włóż to do siekiery, ty jak się da do siekiery, to ja z siekiery se wydropię. Nie da się, no nie działa, no nie dać mi, no. Dobra, teraz no idę, bo już mi się odechciało tym bawić. Ja sobie zrobię kolejną sebotykę se. No weź mi tą wywal, bo ona mi się nie podoba. Ja nie chcę bedo. Zrobimy sobie 10 motyk i zrobię z motyk. Motykę. Motykowo mo... O! Hoł do drugiej potęgi. Ty, to jest dopiero motyka, co? Co ona daje? O! Ty, to wszystko zmienia w dirt! O! To ciekawa zależność i ciekawa rzecz. Tylko po co mnie to? Ale mogę zrobić gold hoł. Wezmę sobie trochę złota, bo to mi się przyda w nederze. I dalej czekają nas jeszcze nederowe te motyki. Bardzo dobrze, tak więc naszym kolejnym zadaniem będzie wybranie się do nedera. To musi być mega szybka akcja. To jest strasznie ciemno. Wstawaj, Adam, nie może tak leżysz. To teraz ja trochę. O, proszę bardzo, i jest lawa. No fajnie, że jest lawa, ale nie mam wody. Czemu tu się wszystko pali? I z kamieniem włącznym, że kamień się nie pali, przepraszam bardzo. Pyk! Cyk! Pyk, na szybko, trzeba jak najszybciej dostać się do nederu, musi być nowy... O, nie trafiłem. Tutaj! I cyk, pyk, jesteśmy w nederze, tylko nie mam grabieży, bo mnie oszukali. Kłamstwo i buractwo. O! Nota! Nota! Ha! Wyłączenie mgły zawsze jest najlepsze. Okej, kordy, minus 120 na 60. No i bies bastion, haha! Tak mi się podoba! Ile mam złota? Ej, dużo mam złota. Dobra, to idziemy od razu handlować. Mam coś złotego? Mam, dobrze, buty, to wejdźmy do środka. Znalazłem 3 gałganów i handlujemy. Dobra, na razie dostałem jedną potkę, 3 obsydiany i mamy nauki. Na razie to by było na tyle. Oj, perełki, proszę bardzo, tak trzeba rzucać, byle państwa, tak trzeba rzucać. Okej. W sumie wszystko jak dobrze rzucają. Bardzo fajnie. Dobra, panowie, przestań rzucać, ja stąd spadam. To nie widzieliśmy się, do zobaczenia kiedykolwiek indziej. Idziemy do jakiejś fortecy. Okej. To nie wygląda jak dobre wyjście, nie będzie, idę w sobie. I tak se przebierzamy cały świat. A już biomy, są endermany, ale ja potrzebuję fortecę. O, i tak oto znalazłem fortecę, bardzo dobrze. I nie tak daleko, fajnie. Jak ja tam mam dojść? Że nie umiem latać. Tędy dobiegnę?
Ty, no prawie. A nie, jestem. O, fajnie, normalnie, drzwiami se wchodzisz, elegancko tego. Zróbmy piciu i utłuczmy te gałgany. Możesz zejść niżej do mnie, jak chcesz się ze mną bić? O, dzień dobry. Pierwsza pałka. I druga pałka. Czwarta, piąta, szósta, siódma. Byle państwo, wychodzimy. To powinno być dobre miejsce na portal. I zrobimy sobie motykę. Fajno teraz. O, dzień dobry. Potrzebuję Diamond Hoa, bo trzeba zrobić dużo diamondów. Teraz trzeba dużo diamondów wykopać. I musimy zrobić dużo zbroi. 8 dokładnie. To jest dziwna sprawa, nie? Dlaczego aż tyle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A dobra, trzeba coś wywalić, wywal chleb. I trzeba tą motykę uzupełnić zbrojami. Patera. A, za dużo było. No dobrze, ale mamy Healthy Hoe, które będzie mi dawało żyćko, proszę bardzo, elegancko. Dobrze, zobaczmy, w którą stronę jest do Endu. Jeszcze dalej przez wodę, no nie wierzę, no. Idę wową chłodką, jeszcze kawałek, bo rzek jestem daleko. Ciężko określić, gdzie mam szukać. Ty, to jest... O nie! Tam są te świnki, co atakują i potem się nie da kopać w blokach. To trzeba naokoło ich ominąć. Pyk. Ej, skręca! Czemu akurat w tamtą stronę, jak ja tam nie... O, jeszcze mi pękła perła. Ja tam nie chciał płynąć. Okej, ona wraca w tą stronę. Tutaj muszę gdzieś się wkopać. Dobra, to wpłyńmy sobie tu. Jeny, bym się utopił. Dobra, nie jest źle. Ej, jest! Panie, jakie masz farta. Okej. Okay. Gdzie ja teraz iść? Ła, ła, ła. No nie, to nie tu. Panowie zombiakowie, proszę mnie zostawić. Tu! Dobrze. Ty, portal pusty. Nie mogę, że dobrze, że perły mi nie pękały. Mam perłę jedną? Mam. Czekaj, łuk trzeba zrobić. Okej, okay, to zrobimy w środku. Łup! Dobrze. Teraz by trzeba było do góry. Pyk. Mam nadzieję, że przeżyję, że nie trafiłem w nic głupiego. O, dobrze. O! Widziałeś, właśnie tak chciałem zrobić. Trzeba przerobić całe... O, jeszcze lepiej. O nie! Czy ja znowu rozwaliłem... No nie, no takiego to ja się no nie spodziewałem. No i teraz można wejdzie zasadzić najlepsze na świecie ziemniaki, jakby... Z boku zapraszam do mnie, ziemniaki proszę zasadzić. Haha, dostał. Pyk. Pyk, oła. Proszę mi tu nie deptać, te ziemniaki mają wyrosnąć, to panowie endermany, proszę trochę szacunku. Nieposionym, nieposionym! O, panie smoku, i proszę przestać się regenerować, bo tak to nieładnie jest. Dobra, panie smoku, będziemy się teraz łuc. Oła, no nie podejdę tam, oła, no nie. O, to podejdę. Ty, no ja zasiałem, a ty mi dirta kradniesz, bo ważny jesteś? No i mnie się strzały skończyły. Dobra, trzeba tutaj zasiać, bo to już mi się przykro zrobiło. O, mówi moja strzała. A może to mi da strzały, co? Czy nie, nie da? Chyba nie. Dobra, bo smok tu idzie. A nie, nie idzie. Ła! No co jest? Dlaczego to tak tłucze? Dobra, trzeba zasiać. Nie to! Help hole! Gdzie to jest? Jest, dobra, mam! O, właśnie, czy trzeba było się uzdrowić. Siłę trzeba zużyć. No właśnie, jak będę miał siłę, to będę mocniej go bił. Dobra, smoku idzie, to może sobie coś tam dać, może coś jeszcze trafię fajnego. Oszczała jedna. Dobra, daj mi to na głowę. Dlaczego mnie to coś boli? Dlaczego smoka nie widzę? Co się dzieje? Halo, o co tu chodzi? Co to było? Mam jedną strzałę, natychmiastowe obrażenia. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale jak go trafię, to może będzie dobrze. No, trafiłem. No, chociaż coś. Ty, no mam niby siłę, ale jak on podleciał bliżej, tego nie widziałem. W ogóle dlaczego oślepłem? Ten kryształ to jest dobry kryształ. Panie, jest dobra, teraz już mi nie zniknął. I o to chodziło. Nieposionym. Zasiałem wszystko już? I proszę bardzo. Mamy zrobione. Panie, czy ja właśnie sobie zasiałem? O Boże, drogę do domu sobie zasiałem. No nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz?